Dzień dobry, witam na pomeczowej konferencji prasowej w zakończonym spotkaniu piłkarskiego mistrzostwo trzeciej ligi grupy pierwszej. Olimpia pokonała Legionowią 3-1. Kilka zdań na temat przebiegu spotkania. Proszę trenerów, zacznę tradycyjnie od różnych gości. Panie trenerze, proszę. Witam serdecznie. Wiedzieliśmy, w jakim jesteśmy położeniu i jak wygląda nasza sytuacja w tabeli. Przyjechaliśmy tutaj wygrać mecz. Pierwsza połowa w moim wykonaniu, w moim odczuciu była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Przede wszystkim początek tego spotkania to zdominowaliśmy gospodarzy. Szkoda, że w trakcie tego meczu, w moim odczuciu, te dwa karne są dość wątpliwe. Też nie chcę tak na gorąco, natomiast tak jak ja widziałem z boiska, to zdecydowanie inaczej to bym interpretował. Na pewno, bo nawet po karne na 1-1 kilka razy fajnie wchodziliśmy w pole karne i brakło nam dobrego dogrania czy finalizacji poprzez uderzenie na bramkę chociaż, bo tego nie wykonaliśmy. I tyle. Dużo nas kosztowało na pewno te dwa poprzednie mecze. Gramy tak jak w sumie gospodarze, natomiast my w niedzielę graliśmy ciężki mecz w Białymstoku, później w środę z Bełchatowem, gdzie wyglądaliśmy bardzo dobrze fizycznie i to był kluczowy dla nas mecz, żeby zdobyć 3 punkty i wrócić jeszcze w jakiś tam sposób do gry, mieć ten tlen w miarę blisko siebie. I na pewno te spotkanie pokazało, że dzisiaj w drugiej połowie fizycznie trochę padliśmy, dzięki czemu gospodarze mogli napędzać się akcjami. Gdzieś jak poszliśmy bardzo wysoko, bo chcieliśmy zaryzykować, no to też było to woda na błędzie, gdzie do obrony niskiej później wiadomo mieli wynik komfortowy dla siebie, więc najważniejsze, żeby to wybronić i gdzieś kontratakować. Tak Olimpia przeprowadzała akcję. No, w końcówce gdzieś mogliśmy się też pokusić o jeszcze bramkę kontaktową, żeby ta nerwowość w drużynie Olimpii była większa. Nie udało się. Widać zdecydowanie u mnie bardzo młodych zawodników na ławce rezerwowych, sami praktycznie młodzieżowcy. Duża odpowiedzialność dla nich, ale też bardzo duża nauka na przyszłość, gdzie oni muszą wchodzić teoretycznie, dawać impuls drużynie, gdzie w drużynie Olimpii wchodzą zawodnicy z przeszłością w wyższych ligach. Więc w niektórych sytuacjach mogę tylko pochwalić niektórych naszych zawodników, że potrafili wygrywać pojedynki czy stwarzać sobie jakieś większe sytuacje z takimi zawodnikami. Szkoda, że nie mieliśmy tej więcej jakości na ławce rezerwowej, bo kilku zawodników jest kontuzjowanych albo wykartkowanych. Wtedy spotkanie wyglądałoby inaczej, ale tak wygląda cała runda Legionowi i przez to się znalazło w tym miejscu, w którym jest. Bo braki kadrowe w trakcie cały czas, gdzieś tam łatanie i niedyspozycja wszystkich zawodników powoduje, że w kluczowych momentach gdzieś trzeba dołożyć nogę. Ci młodzi zawodnicy jeszcze tego nie potrafią i muszą się uczyć. I dla niektórych ta trzecia liga jeszcze jest za wysoka. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam wszystkich. W końcu zagraliśmy mecz z przeciwnikiem, który chciał grać w piłkę, dobrze grał w piłkę, ma dobrych zawodników, a nie stoi na 16 i kopie się po czole, jak to mówią, i wybije te piłki byle gdzie i liczy na jakiś przypadek, tak jak mieliśmy w tych dwóch ostatnich meczach. Nerwowo weszliśmy w to spotkanie, mając w głowie, że te dwa ostatnie mecze, mimo to, że dobrze graliśmy, nie przyniosły nam punktów. No i gdzieś przewagę na początku tego meczu miał zespół Legionowi, ale wielkie brawa i szacunek dla chłopaków, że pozbierali się w odpowiednim momencie. No i dzisiaj charakter, zaangażowanie, taki team spirit naprawdę był na najwyższym poziomie. Organizacja gry zespołowej. Mogliśmy oczywiście w drugiej połowie też podwyższyć jeszcze wynik, ale cieszymy się z 3 punktów. Dla nas to było najważniejsze spotkanie, by było najbliższe. Musimy teraz dobrze zregenerować się i czeka nas też ciężki mecz w środę w Pucharze Polski. Także jeszcze raz chciałbym podziękować chłopakom za tą pracę, którą wykonali. Naprawdę wielkie brawa. Dla nich, bo zostawili dużo serducha na boisku.
Dziękuję. Są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.